się z Wami już z domu, na szczęście. Jest dzisiaj środa, 23 albo 4 już sierpnia. Jak widzicie, ja siedzę przy toalety, nawet nie wyjęłam rzeczy jeszcze z kosmetyczki, pewnie nie widzicie, ale to ja Wam mówię, że tak jest, bo uznałam, że najpierw trzeba tą pokrywę skórzu zetrzeć, która się tutaj urodziła przez ten ostatni czas. No i właśnie dzisiaj takie zadania przed nami, sprzątanie generalne w domu i w ogrodzie, bo się wszystko zapuściło. Ale póki co chcę się szybko tylko ogarnąć, żeby wyskoczyć do sklepu po lodów, kapusta, tak naprawdę, kompletnie. Ja usłyszałam do sklepu? Tak, to usłyszałeś, że do sklepu. No, dzisiaj to takie mało przyjemne zadania przed nami. Nie wiem, co tam uda mi się nagrać. Mam nadzieję, że się z tym wszystkim sprzątaniem uwinę w miarę szybko, tak żeby jeszcze po południu na przykład coś tam zrobić pod wiatą, posiedzieć może, przygotować tam jakieś jedzenie, zobaczymy. No wszystkiego naraz nie da się zrobić, ale że mamy dzisiaj sporo do zrobienia, jak mówiłam, tak domowo, żeby normalnie zacząć tutaj żyć, no to trzeba się tym zająć w pierwszej kolejności, a dopiero potem przyjdzie czas na przyjemności. Póki co, jak mówię, maluję się i lecę do sklepu. I będę nagrywać. Mam nadzieję, że dzisiaj powstanie jakiś vlog. Chociaż dzisiaj nie będzie tak ciekawy jak ten, kiedy się jeździ. Dzisiaj będzie z domu. No i może jeszcze Paweł tam coś nagra, zobaczymy. Dzisiaj w każdym razie Dzień Narodzin. Ja już gotowa, jak widzicie. Czuję się jak nowonarodzona. Jak sobie uczesałam włosy i tu wreszcie mi się nie będą skręcać na wilgoci. Pomalowałam się, ubrałam się w czyste ubrania, co ostatnio nie jest takie, nie było takie oczywiste. I wyszłam, dzieciaki też już się szykują. Zaraz pierwsze co zrobimy, to pojedziemy do sklepu, bo jak mówiłam, jest pustka totalna w lodówce. Idę jeszcze zobaczyć, co tam Paweł robi, ale słyszę, że sprząta busa. Pewnie po to, żeby szybko podmienić zmieniakiem. Wiadomo, wolałabym jeździć zmieniakiem po mieście niż busem. No ale niewykluczone, że zaraz busem pojadę do sklepu. Zaraz się okaże. Odwracam kamerę i już widzę, że spora część roboty jest zrobiona. Tutaj czekają rzeczy do wyniesienia gdzieś tam na garaż. Jest co odkurzać, nie? Jak mała chałupa. No. Ale ładnie się zrobiło. No dobra, idę. Gdzie jest? Czemu Władka zostawiłeś cię? Trawnik też do koszenia, niestety, na pewno. Paweł nie jest zachwycony z tego powodu. No? Żeby nie stać tak nad Pawłem, to idziemy sobie na drugą stronę podwórka, zobaczyć jak tam sytuacja wygląda. A potem bez Władka idziemy do sklepu. Władkiem, jak to bez Władka? Ja nie chciałam dla ukrycia smyczki. Ale to nic, on teraz zobaczcie jaka trawa wielgaśna. Kwiatki pousychały niestety, przynajmniej to tutaj. I tego też już trzeba pożegnać, bo wygląda żałośnie. Najwyżej się przestawi kwiaty stamtąd. I cześć. Tutaj jest jeszcze nieźle. Ojej, Paweł będzie miał koszenia niestety. Chcemy zajrzeć do ogródka. Zobaczymy co tu słychać. No pewnie babcie tu kontrolowały sytuację. Poczekaj, pomidorki na szczęście są i dzisiaj będzie to zrywać. To mnie cieszy ogromnie, bo na pomidory liczyłam najbardziej. No i maliny, teraz się zaczną maliny. Zacznie się ich jedzenie po prostu. I będzie ich wreszcie trochę więcej. A tu, drodzy Państwo, mamy aronię, którą też na pewno trzeba będzie lada dzień zerwać. Bardzo dużo owoce ma w tym roku, mam wrażenie, że większe niż w poprzednich latach. A to dobrze, przyda się na pewno. No i nasze letnie domostwo. Tutaj nic się nie zmieniło. No i dobrze. Pięknie jest. A będzie jeszcze piękniej. Pewnie za kilka godzin. Mieliś przyprowadzony. Mogę gumę na mama? Możesz gumę. Dziękujemy za twoje zdecydowanie wszystko przestanę. Pomyślmy bardziej. Miło wrócić do tego auta, nie? Tak. Zawsze jak. Busik jest super. Ale na trasę, ostatnio... ale poczekaj, ale do miasta lepszy jest mini.
I bardzo miło mi się do niego wraca. Dobra, poczekaj, Matysiu. Wyłączam muzykę, jedziemy po zakupy. Ja już jestem z powrotem w domu, nie nagrałam nic w sklepie. Widziałam tylko dziewczyny, bo Władek został tutaj z Pawełkiem. Nie, Wadziu, tego nie wyjmujemy z bagażnika. Już wypakowaliśmy zakupy i zabieramy się do porządku, jak pies dojeżdża razem z Pawłem. Teraz przyszedł pora na zimną gawkę. Jak już ją wypiję, to naprawdę pójdę sprzątać. Najbardziej mnie hamuje perspektywa posprzątania dziecięcych pokoi, ale myślę sobie w ogóle, że tak naprawdę to ja jej posprzątam, jak oni już pójdą do przedszkola i szkoły. A na razie to tylko tak powierzchu, wiecie, ogarnę. Jak pójdziemy do szkoły, to wy będziecie mieli święty spokój. O, Władek, święte słowa! Władek właśnie powiedział, że jak my pójdziemy do szkoły, to wy będziecie mieli wreszcie święty spokój. Coś w tym, Wadziu, jest, bo my też musimy trochę odpocząć czasem. A dzisiaj, no na razie to się musimy tutaj ogarnąć, rozpakować, zrobić jakiś szybki obiad. A wieczorem to się okaże. No może się dogadamy z babcią. Może dzieci będą chciały pojechać na noc. Zobaczymy. Do babci ani na obiad. Babcia nie jest w pracy teraz. O, w ogóle widzicie, jaką mam ładną naklejeczkę? No, od Władzia dostała. Od Władziusia. Cześć! Jest, zaraz ją zawołam. Poczekaj. Tak sprzątałam, że już mi się odkurzacz przegrzał, sobie wyobraźcie. I w ten sposób wymuszona została przerwa, więc idę do towarzystwa pod wiatę, zobaczę, co oni tam robią. Jest już godzina, no po szóstej chwilę. Także nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam. Ale przynajmniej powietrze jest teraz fajne i świeże i będzie miło sobie chwilę posiedzieć. Zaraz wrócę i zobaczę, może jak odkurzacz odtaja, to jeszcze zadziała. No to jednak zmiana planów. Kolacja nam się robi. Za oknem burza, błyska co chwila. Dzieciaki jednak zostają w domu, bo jednak nawet nie chce mi się tam jechać, żeby je rozwozić dzisiaj. Zresztą nie skończyłam sprzątania, bo odkurzacz nie chce działać. Zastanawiam się tylko, czy się przegrzał, czy się spalił, ale to się okaże pewnie jutro. Dzisiaj to już ulewam, zjadam kolację, myję dzieciaki i tak sobie odpocznę. Smacznego! No co się mówi? Dziękujemy. No to proszę. Dziękujemy. A to jest najlepsze gazetko. Dziękujemy. Dobra, zadajcie. Znaczy zadajcie. Już, wystarczy. Dzieciaki wykąpane. Oglądają bajkę. Paweł se szykuje jakąś kolację, bo ja to zjadłam z dziećmi. Z węgierskich wygrasów. A to właśnie w niebyle jaką kolację, bo taką węgierską powiedziałabym bardziej. Co my tu mamy? Kiełbasę węgierską. Paprykę węgierską, ogórki z naszego ogródka. Pastę węgierską. A, tu są jeszcze. Chleb polski. Chleb polski, sałatka, nie ta sałatka, to jest pasta, właśnie miałam ją pokazać, bo to jest ta pasta, która ci tak bardzo smakuje. Taka węgierska pasta, bardzo pikantna, znaczy nie tak bardzo pikantna, no pikantna, dobrze doprawiona. Nie? Dobrze mówię? No ja tylko próbowałam. Słona i ostra. Ale fajny dodatek, czy do kanapek, czy do sałatek, czy do pizzy. Nie, może pizzy nie. Do pizzy chyba nie. Ale no do pewnie różne rzeczy. Paprykę mamy też taką przywiezioną, bardzo dobrą, węgierską. Ma specyficzny smak, jak ta sałatka z lodówki. Przetrwała. No to się cieszę. No i jeszcze sobie zrobimy pałeczku białego wina, też węgierskiego. To jest chorwackie. A to jest chorwackie, tak, to jest chorwackie. Gdzie my je kupiliśmy? Po drodze do Baszka woda. Tak, od takiego pana. No ale jak to czerwone, ono jest takie trochę ciężkawe, jak dla mnie przynajmniej. Więc tam go dużo nie wypiliśmy. No to nic, wypijemy sobie łyczka. Nie wiem, czy dzisiaj, ale ja to się napiję teraz białego winka.